Witajcie, witajcie, z tej strony Bernard Fruga w letnich nastrojach oraz Maciej Gnyszka. Witamy Was, cześć. Cześć, cześć. Skoro toast na początek, to ja też wzniosę toast. No i powiedz, Bernard, co tam u Ciebie? Bo po prostu musimy zacząć dzisiaj od Ciebie, bo jesteś w takim anturażu, że aż nie wypada inaczej. Nie, słuchajcie, no u mnie po prostu Warka oczywiście. Warka, żeby nie było niedomówień, 0%, tak? Warka. Także u mnie dzisiaj absolutnie, po prostu od rana Warka. Absolutnie 0%, żadna łódka bols, 0% Warki. Mhm. Tak jest, słuchajcie, bo słuchajcie, Warka to jest Pilica, a Pilica są spływy Pilicą, także myśmy po prostu, jeśli chodzi o to, co się nam udało, to się nam udało spłynąć po prostu. Czyli pojechaliśmy do Warki, tam busikiem pojechaliśmy do miejscowości odległej, tam chyba 20 km od Warki, dostaliśmy kajaczki i kajaczkami żeśmy sobie spłynęli do Warki, także to bardzo, bardzo przyjemne, a przy okazji tutaj zresztą możemy Maciej pokazać taki widoczek, jak wygląda Pilica po prostu, patrzcie. Wow. Z tyłu moją małżonkę widać, żeby tutaj RODO się nie obraziło, a tutaj widać przed nami po prostu perspektywę Pilicy. Bardzo to było pięknie. A powiem Wam, że przy okazji takich innych ciekawostek, to podejrzewam, że Ty, Maciej, i widzowie nieco starsi to ten patent znają, natomiast jak młodsi dzisiaj zobaczyli na spływie, to się dziwili, gdy wrzucałem smartfona do słoika. Oni mieli wszyscy w takich woreczkach z Decathlonu, nie? A ja mówię, kochani, a wiecie, jaka jest przewaga tego słoika nad waszymi woreczkami, że jak wam ten woreczek wpadnie, to faktycznie no, telefon się nie zamoczy, tylko was czeka go szukanie po dnie, a mój będzie sobie pływał koło mojego kajaczka. Także oni mówią, no ale my też mamy takie woreczki, że można dmuchać. Także słuchajcie, to jest patent, ale to jest patent tylko dla starych dziadów, dlatego że zróbcie sobie test w domu, komu smartfon wejdzie do słoika. Nikomu nie wejdzie. A bo to jest smartfon, który ma 12 lat, który mi specjalnie służy do takich wypadów, tak? Który po prostu się mieści w słoiku. No nieźle. A Bernard, dlaczego worek z Decathlonu, a nie z Polsportu? Czemu? No nie wiem, co tam widziałem kogoś, to miał z Decathlonu, może powinien mieć z Polsportu. A ty myślisz, że te z Polsportu lepiej toną niż z Decathlonu? Nie, ja myślę, że z tymi z Polsportu jest jak z Muzeum Bitwy Parszaskiej, które miało być wzniesione na stulecie Bitwy Parszaskiej. Czyli, że nie ma takich woreczków. Nie ma ich. Nie ma ich, ponieważ wielokrotnie już w naszych cotygodniowych porcjach dobrych wiadomości pojawiało się nasze narzekanie na to, że po 1989 polski przemysł upadł. Kto pamięta narty z Polsportu i różne inne wyroby z Polsportu, ten się nie śmieje, gdy wchodzi do Decathlonu. No ale to materiał na inny odcinek. Z piwem z Warki, słuchaj, kojarzy mi się taka anegdota, nie wiem, czy słyszałeś o pewnym papieżu, późne średniowiecze albo tam już renesans, który był nuncjuszem w Polsce, w Rzeczpospolitej, i no w pewnym momencie był już na łożu śmierci, jakieś tam miał według anegdoty wrzody i już, wiesz, prałaci jego świątobliwości śpiewali litanie do wszystkich świętych u bezgłowia umierającego, no i on w pewnym momencie, przypomniawszy sobie swoje wizyty w istniejącym już browarze wareckim, wyszeptał piwo di Warka, a na to prałaci ora pro nobis, módl się za nami. No i I tak go to rozśmieszyło, że aż pękł mu ten wrzód i rozpoczął się proces leczenia. Nie wiem, na ile to prawda, ale warecczanie mi to opowiedzieli, więc ja w to wierzę. Super, super. Także zdrowie wareczczan. Zdrowie pięknych pań, a tymczasem, słuchajcie, dobra wiadomość ode mnie jest taka, że w minionym tygodniu, mój drogi, zakończyliśmy kampanię. zakończyliśmy kampanię. Ale jaką sierpniową, bo wrześniowa przed nami dopiero. Wrześniowa dopiero przed nami, ale w pracowni Synergii z Tomkiem Cioskiem, Wojtkiem Sudą zakończyliśmy taką specjalną kampanię kursu Przeżyj swój dzień po swojemu, który podlinkowuję w opisie. I słuchaj, to jest bardzo fajny taki kurs, gdzie wieloaspektowo patrzymy, wiesz, na efektywność, na realizowanie swoich celów strategicznych. No i ta kampania była specjalna do początku zeszłego tygodnia, gdzie dodawaliśmy całe mnóstwo bonusów. Te całe mnóstwo bonusów, kto chciał, to sobie już zgarnął, natomiast do końca sierpnia telebiegi, które się nie załapały do zeszłego tygodnia, mają i tak jeszcze dość dobre warunki z tego kursu. Ja jestem bardzo zadowolony, bo zrobiliśmy taką po raz pierwszy taką, wiesz, darmową konferencję, na którą zaprosiliśmy 3 różnych ludzi, psychologa, marketingowca, którzy opowiadali o swoim podejściu do efektywności i słuchaj, to było tak gęste od treści i konkretu, że mam poczucie, że dla wielu uczestników to była taka bomba wiedzowa, prawie 3-godzinna konferencja, taka bomba wiedzowa, że po prostu, wiesz, będą to przerabiali przez pół roku. Czyli jak mawiał mój kolega, właściwie przyjaciel, software developer, który pracował w Warszawie i latał do Szwajcarii, naszej centrali, żeby przekonywać kolegów na temat tego, jak po prostu potrafią pisać software, i wracał taki trochę jak taki pies pod kulonym ogonem i po raz kolejny okazało się, że w teorii jesteśmy nie do ruszenia, tak? Nie do ruszenia. No więc tutaj myślę, że twoi też uczestnicy w teorii od skuteczności są nie do ruszenia, tylko daj Boże, żeby to wprowadzili. Daj Boże, żeby to wprowadzili, jeżeli słuchają nas jacyś uczestnicy, którzy już właśnie zapomnieli o tym, że brali udział w konferencji, to wierzcie mi, jeżeli dołączycie do kursu, to będziecie co tydzień dostawali takie kopniaki w tyłek, że po prostu nie będziecie w stanie nie wprowadzić. I to jest bardzo dobra wiadomość. Przed nami kolejne newsy od Bernarda. Słuchajcie, no wakacje, w związku z tym, wiecie, ja poza wszystkim to uwielbiam żreć, tak? Więc moi krewni i znajomi, jak chcą mi zrobić przyjemność, to po prostu pojawia się żarcie. Na przykład, słuchajcie, tutaj mamy takie chorizo. To ci z was, którzy mają coś wspólnego z Hiszpanią, to wiedzą, że to jest taka pyszna kiełbaska, tak? Poza tym, słuchajcie, hamon, tak, słuchajcie. Poza tym... Widzę, że Gran Reserva. Montesierra serek, słuchajcie, pięknie. Także to, co mi się, kochani, udało w tym tygodniu, to udało mi się być obdarowanym przez moje dzieci, które właśnie wpadły na wakacje do nas z Hiszpanii, smakołykami. No Bernard, ale wiesz, ale kurczę, wiesz, że dziś wieczorem, my to nagrywamy w sobotę, dziś na wieczór możesz mieć gości z pobliskich miejscowości, którzy też lubią grać. Słuchaj, powiem ci, że chorizo ci u mnie dostatek. No to wspaniale. Odnośnie Hiszpanii, to z Hiszpanią nieodłącznie mi się kojarzy, słuchaj, Jacek Ćwierzyk, nasz członek z towarzystw biznesowych, który odpalił bardzo fajną rzecz, słuchaj, to w środku pandemii. Oni chwilę przed pandemią odpalili taką firmę, która pośredniczy w nabywaniu nieruchomości w Hiszpanii. Wymyślili nam taki patent, że słuchaj, przychodzisz z mieszkaniem w Polsce i mówisz, ja tego nie chcę, mi to sprzedajcie, ale dajcie mi w tym samym budżecie chałupę w Hiszpanii, ja się przeprowadzam. Więc bardzo pomysłowa rzecz, trochę tam im pomagamy. Za moment będzie ich emisja akcji, u mnie na kanale też już wystąpili, więc Hiszpania to z jednej strony faktycznie pyszne smakołyki, ale też rynek nieruchomości. dowiedziałem się, słuchaj, z tej rozmowy, że rynek nieruchomości w Hiszpanii ma jeszcze daleko do wycen sprzed upadku Lehman Brothers. Aha. Wyobraź sobie, więc to, co mówiłeś w ostatnim odcinku o kosztach na przykład miesiąca w Grecji, tak, no to w Hiszpanii, jeśli chodzi o koszty nieruchomości, to też jest mega atrakcyjny rynek. Tak jest, a przy okazji, jak już jesteś w atrakcyjnym mieszkanku, to możesz sobie coś atrakcyjnie zjeść. Dokładnie. Nie musi być to papryka szczeciński, czyli najpopularniejsza ryba w Bałtyku. Oj tam. Słuchaj, myśmy potrzebowali coś kupić w sieciówce szwedzkiej, słynącej z tolerancji religijnej, no i tam się okazało, że żurek, pierogi i chłodnik litewski, także to a propos. Proszę, no to jestem w bardzo pozytywnym szoku. Bardzo dobra informacja ode mnie, słuchajcie, w zeszłym tygodniu mój kanał YouTube'owy, można powiedzieć, że prawie, że słuchajcie, eksplodował. Oczywiście, no to nie jest eksplozja na miarę Bernarda, którego kanał po prostu takiego przyspieszenia dostał, że jak to mówią, ja pierdziu. No ale bardzo fajnie udało mi się nagrać, słuchajcie, materiał o fotowoltaice z Jarkiem Komorowskim. Prawie godzinny materiał i już 150 widzów uznało, że warto go obejrzeć. Krótka refleksja o nowym Ładzie 120. Świetna rozmowa z byłym szefem marketingu Tesco. Stuwa pękła. Janek Balaszek, Bernard, znany na Amobu. Znany nam gadżeciarz, tak? Tak, znany na mega gadżeciarz. Świetny odcinek o tym, jak agenci ubezpieczeniowi oszukują. Tu jestem zdziwiony, bo myślałem, że stówę już przekroczymy. Ten materiał ma dopiero 2 dni, ale wygląda na to, że agenci ubezpieczeniowi są tak nielubieni, że nawet ludzi aż tak bardzo nie interesuje, jak oni oszukują. No, rekordzista tego tygodniowy to materiał, gdzie recenzuje nagranie ojca Recława i świetna rozmowa z Martą Woźny-Tomczak. Słuchajcie, już prawie 100. Marta opowiada o swoich historiach biznesowych. Wszystko to na kanale, więc jeśli macie tylko wolny wieczór, dziś w niedzielę, gdy oglądacie to, wbijajcie jak dzik w szyszki. No, widzisz, Maciej, praca popłaca, tak? Tak po tej powrocie twojej mzustki regularnie publikujesz i widzę, że powoli ta dobra fala wraca. Bardzo się cieszę. Zdecydowanie jest przypływ. Pewna niekorzystna sytuacja się wydarzyła, ponieważ gdy się relaksowałem pracując na leżaczku, mój telefon spadł i szybka mi się troszkę nadrozbiła, słuchaj, ale tak niefortunnie, że na pół się przepołowił obiektyw, tak. No i niestety oznacza to, słuchajcie, że nie będzie vlogów kręconych z Rąsi przez najbliższy czas, ale za to będą vlogi kręcone na StreamYardzie, więc nic straconego. Maciej, ale nic tak nie pociesza jak nieszczęście bliźniego. Ja byłem tydzień temu nad Bałtykiem i tam jest taki cypel, który się kończy i z kolegą żeśmy na tym cyplu po prostu postanowili iść po wodzie. I szliśmy 500 metrów, a ja mu mówię: Jacek, ja w kieszeni mam komórkę. Miałem w kieszeni komórkę, która przez 15 minut pływała sobie w słonej wodzie, więc tobie szybka, a mi cała komórka, ale dobra wiadomość jest taka, że jak straciłem starą komórkę, to mam teraz nową komórkę. Ale nową starą czy nową? To znaczy kupiłem używaną, bo ja stwierdziłem, że jeżeli jestem w stanie używać rzeczy, które mogą innym służyć, nie będziemy, jakby mogą mi służyć rzeczy, które innym już są niepotrzebne, to nie będziemy środowiska zanieczyszczać, więc jakąś tam, nie wiem, 2-letnią komórkę tam od kogoś zafasowałem i używam. No proszę, myślałem, że wróciłeś do tej, której używasz na spływach kajakowych. A znaczy to jest taka właśnie na spływy tylko, nie? Ale nie, ale tam do biznesu to ja potrzebuję czegoś mocniejszego, także jakiegoś tam iPhone'a mam do biznesu, mimo że ty mówiłeś, że ty masz stosunek taki, powiedzmy, mało serdeczny do iPhone'u, bo ci parę razy spadły na ziemię i się porozbijały, prawda? W związku z tym ja tutaj mam szkiełko hartowane z przodu, w poniedziałek ma przyjść jakiś silikon na tył, także myślę, że nawet jak mi się tam gdzieś wysunie, to będzie działać, a wiesz, z racji tego, że jestem na MacBooku, że mam iPada, to jednak ten tak zwany ekosystem sekcji jabłuszkowej do mnie przemawia. No to super, to jestem w stanie wybaczyć, słuchaj, ten mariaż z apelkiem. Jakie dobre newsy jeszcze u ciebie, Don Bernardo? No wiesz, odkryłem niebo. Myślę, że twój konserwatywno-katolicki kanał to jest właśnie miejsce, gdzie takie świadectwa są prawdopodobnie mile widziane, tak? No mili, Bernard Fruga w śmierci klinicznej odkrył niebo. Słuchajcie, odkryłem aplikację Nebo. Aplikację Nebo, które podejrzewałem, że w jakimś tam języku Nebo to znaczy niebo. Nie wiem, czy akurat nie to było intencją twórców tej aplikacji, ale odkryłem niebo. Aplikacja, która jest genialna i jest to aplikacja, którą odkryłem w zasadzie nie dla siebie, ale dla mojej klientki. Dlatego, że moja klientka Iza mówi tak, słuchaj kurczę, wchodzimy w tą pracę hybrydową, ja jestem na spotkaniach z klientami i potrzebuję dziewczynom w biurze wrzucić po prostu moje notatki, które one już potem obrabiają, w karty projektów wrzucają i tak dalej. No i wiesz, do tej pory z tymi karteluszkami, ja wracałam do biura, dawałam te karteluszki z notesu, one przepisywały. Teraz w pracy hybrydowej musimy znaleźć inne rozwiązanie. No i znaleźliśmy. Ta aplikacja jest genialna, dlatego że Iza, czy ty, czy ja, czy ktokolwiek, jeżeli po prostu na tablecie coś tam napisze, tak? Napiszę sobie, no, tatka, patrzcie. Od razu, nie? Natychmiast rozpoznaje, natomiast po kliknięciu on to od razu transponuje w pismo drukowane. Maciej, prawda? Maciej, pyk i jest Maciej, nie? I leci Maciej. Ciekawe, czy moje nazwisko odczyta. Maciej Gnyszka, zobaczymy. Maciej Gnyszka. Gnyszka chyba coś nie odczytał. Jeszcze raz. Coś to ky, kurczę, źle pisze. Jeszcze raz. Widzę, Maciej, ty jesteś wyzwaniem dla wszystkich na świecie. Gnyszka. Grzyszka. Niestety, Maciej, wybacz, ale niebo nie jest ci pisane. Widzisz. To nie wiem, jak to interpretować, ale postaram się to zinterpretować na swoją korzyść. Tak jest, zobaczymy, czy mnie jest pisane. Mnie też chyba, zobaczymy. By, R, N, A, R, D. No dobra, imię poszło, a nazwisko F, R, U, G, A. Fraga. Niestety, Maciej, musimy się czyśćcem zadowolić, albo się będziemy w piekle smażyć. Niebo nam nie pisane. Niebo nam nie pisane, Bernard. Po prostu musimy się trzymać razem, jak to mówią. No. Trzymamy się razem, tak jest. To bo tonący nawet brzytwy się trzyma. Żarty żartami, tak, ale jeśli chodzi o takie właśnie notowanie ze spotkania, całą notatkę i tak dalej, to aplikacja, która po prostu w sposób genialny od razu zamienia to w pismo drukowane, wysyłasz potem na maile i tak dalej, także ja sobie poczytuję jako sukces to, że ją znalazłem, że ją odkryłem, bo to nie jest moja aplikacja i nie wymyśliłem, prawda, ale ja to lubię tak właśnie klientom pomagać, jak ktoś mówi sobie, mam takie wyzwanie technologiczne, ja mówię, dobra, czekaj, potrzymaj mi piwo, tak, rozwiązanie, tak? No i tutaj odkrycie nieba. Proszę bardzo, to jest bardzo niebiańskie odkrycie. A propos niebiańskiego odkrycia, to słuchajcie, my dzisiaj my nagrywamy w sobotę 14 sierpnia. Dzisiaj Dzień Maksia. Dzisiaj Dzień Maksia. Dziś są imieniny Maksymilianów, dlatego że to jest właśnie dzień narodzin dla nieba świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Dlaczego to jest istotny święty, to tu wam podlinkuję jego historię, ale taką, jakiej w ogóle nie znacie. Więc w ogóle jeżeli wydaje wam się, że coś wiecie o świętym Maksymilianie, to niech wam się tak nie wydaje. Obejrzyjcie ten materiał, pogadamy później. A propos aplikacji, ale nie niebiańskiej, to dobra wiadomość z mojego świata jest taka, że w piątek widziałem się, słuchaj, z przedstawicielem, z dyrektorem handlowym, dyrektorem sprzedaży pewnej aplikacji służącej do zamawiania taksówek. Nie był to Uber. Aha. Jest to aplikacja, która, słuchaj, no działa w pełni legalnie, zatrudnia i tak dalej. Wiesz, nie jest to amerykański rympał. Aha. No i bardzo dobrze nam się rozmawiało, więc niewykluczone, że odpalimy jakąś współpracę, Więc moi mili, jeżeli używacie jakichś aplikacji do zamawiania przejazdu, bez względu na to, w którym mieście, dajcie znać w komentarzu, to nie omieszkam przy starcie tej współpracy odezwać się do Was, zapodać Wam jakiś, nie wiem, specjalny kodzik albo co tam, to i Wam będzie dobrze, i towarzystwom biznesowym będzie dobrze, a jak towarzystwom biznesowym będzie dobrze, to i akcjonariuszom towarzystw biznesowych, takich jak Maciej Gnyszka i Bernard Fruga, też będzie dobrze, więc wszystkim będzie dobrze. Tak jest. Jakie jeszcze dobre newsy, Bernardo, u Ciebie? Ja myślę, Maciej, że już chyba czas przejść do newsów naszych przyjaciół, bo ja myślę, że już tej o Warce, o hiszpańskim żarciu, o niebie, to już chyba wystarczy tych świateł reflektorów na mnie. Poświećmy naszych przyjaciół. No to idziemy do naszych przyjaciół. Piwo i Warka niech też idzie z nami, a tymczasem sprawdzamy, co tam w komentarzach. Paulina Szenderowska, słuchajcie, w minionym tygodniu odbiła od brzegu. I to jest bardzo dobra wiadomość. Alicja Tutak. Przez cały tydzień zmieściłam się w czasie do południa z zaparzeniem dla siebie ziół od mamy ziołolog. A przy moich maluchach to nie lada wyczyn. Gratulujemy Alicji. Joanna Węglarz. Udało mi się odpocząć od pracy na łonie natury. Mimo że nie w Ustce, to i tak jest miło. Ważne uzupełnienie. Przeczytać 3 książki, beletrystyka, nic biznesowego ani psychologicznego, i rozwiązać kilka krzyżówek. No te krzyżówki to po prostu mnie ujęły. A Asiu, jesteś wielka, prawie jak wielka Jolka, bo te krzyżówki to są Jolki, nie? Chyba. Bernard, znasz się na krzyżówkach? Nie wiem, musiałbym do mamy zadzwonić. Moja mama po prostu chyba zrobiła w tym życiu więcej krzyżówek niż agent Bolek, niż był prezydent. W związku z tym myślę, że musiałbym zadzwonić. Telefon do przyjaciela jest potrzebny. O, dobrze, no dobrze. Piotrowi Patyjukowi wyszło trochę włosów z głowy. To chyba tak jak mi. Dorota Łysoń. O właśnie. Piotrowi wyszły włosy. Dorota ma nazwisko Łysoń. Wspaniale. Nową kuchnię zrobiłam, wymyśliłam, pomalowałam, mozaiki położyłam i nową podłogę. Złożyłam meble, ustawiłam, zlew wpuszczany zamontowałam, hydraulikę poprawiłam, a na koniec szafki zawiesiłam. Czuję się lekko zmęczona, ale zadowolona. I to są, moi mili, prawdziwe cnoty niewieście. Brawo, Dorota! Renata Sikora. Renacie nie wyszło nic. No i dobrze. Jak nie wyjdzie, siedzi tam, gdzie ma być schowane i ludzie się nie śmieją. Tak, dla mnie to nawet lepiej. Jest taki sketch. Krzysztof Reszka. Pomodliłem się, przytuliłem ukochaną, poczytałem trochę Eddę poetycką, mitologia nordycka. Krzysztofie, sprawdź może u ojca Recława, czy mitologia nordycka nie jest przypadkiem zagrożeniem duchowym. A także zadbałem, aby wcześniej się kłaść i wysypiać. Prezesie Maciej Gnyszka, a Jeff Bezos zazdrości Ci prężności w biznesie i życiu uczuciowym? No, w życiu uczuciowym na pewno, bo słyszałem, że się rozwiódł. No ale w odróżnieniu od prezesa Gnyszki, Jeff Bezos miał trudne dzieciństwo, a Maciej się już chwalił kochającymi rodzicami w katolickiej rodzinie. Także myślę, że tutaj Jeff Bezos z pewnością prezesowi zazdrości. A to niewykluczone, nie znam go od tej strony. Hubert Wilczyński, słuchajcie, napisał, że mu wyleciało i tutaj podlinkował jakiś bardzo ciekawy materiał. Jeżeli to jest materiał Huberta Wilczyńskiego, to ja bym chętnie z Hubertem pogadał na kanale, bo oznacza to nie mniej, nie więcej, że jego pasją jest chodzenie po opuszczonych jakichś tam pałacach, zabytkach, coś tam, super. Magdalena Zofia Gotowicka, wyszły jej włosy sztuk 4. To chyba, Zofio, Magdaleno, masz dredy, bo tak policzyć tak ściśle, ile ci wyszło, no, to... Najbardziej macie, no napisane jest nawet, wasze włosy będą policzone i tutaj Magdalena Zofia jest tego żywym dowodem. No najwidoczniej, najwidoczniej. Monika Mazan pisze, że wyszło jej wszystko. No i to szanuję. I to szanuję. Na koniec nasza ulubienica Agnieszka Grażyna Woś wkleiła parę swoich autoportretów. Obejrzyjcie je sobie na kanale. na Facebooku. Bo... A ja nie widzę. Czemu ja nie widzę, a ty widzisz? A, już wiem, czemu nie widzę. No właśnie, no właśnie. Bernard nie widzi. Ja nie widzę. Na koniec, słuchajcie, na koniec jeszcze zanim się pożegnamy, chciałem się podzielić, słuchajcie, jeszcze jedną wiadomością, ale tym razem złą wiadomością. Nie no. No niestety. Na koniec będzie niemiło, Bernard, wiesz, aż po prostu założę hełm, bo muszę, słuchajcie, tak, ty też atrybuty proszę założyć. Słuchajcie, ostatni odcinek cotygodniowej porcji dobrych wiadomości, który jest absolutnie epickim odcinkiem, nie wiem, czy najbardziej epickim. No może ten na dzisiejszy, Bernard, jest bardziej epicki, bo my jesteśmy z tygodnia na tydzień bardziej epiccy, ale ja rozumiem, że mieliśmy 2 tygodnie przerwy. Ja wszystko rozumiem, ale słuchajcie, to jest tak epicki odcinek, że jemu się należy 200 wyświetleń co najmniej z urzędu. A tymczasem ledwo się zbliża do 50. Najlepszy odcinek na naszej serii ma koło 100. No błagam was, odróbcie pracę domową, tu go podlinkowuję, bo po prostu inaczej w kolejnym odcinku z Bernardem wystąpimy w kąpielówkach. Ale z kawą w dłoni. O, i kawa... Nie, wystąpimy bez kąpielówek, ale kawa będzie tak blisko kamery, że zasłoni... Dobrze. O, tak rozmyję, tak to będzie ta kawa, a w tył, a wtedy się w tyle będziemy rozmyci, tak, tutaj będzie ta kawa, a z tyłu będą golasy rozmyte, tak? Tak, dokładnie. Więc jeżeli chcecie spowodować największy skandal w historii polskiego YouTube'a, to po prostu nie oglądajcie, ale obejrzyjcie. A jeżeli słyszycie w tle pukanie do moich drzwi, to oznacza to, że właśnie Antoś testuje moją cierpliwość i jak widzicie, moja cierpliwość wyćwiczona przez ojca Recława jest po prostu niesamowita i godna podziwu. Ale myślę, że tutaj ojciec Szóstak będzie dla ciebie kolejnym mistrzem na drodze do cierpliwości godnej osoby świętej. Amen. I tego się trzymajmy. Jeszcze się za jego materiał nie brałem. To wszystko przed nami. Muszę być w bardzo dobrym nastroju, więc chwilkę to jeszcze potrwa. Oj, tam on jest zawsze w dobrym. Ty jesteś w dobrym. Pasujecie do siebie po prostu. Pasujemy do siebie jak pięść do nosa. Dziękuję, Bernardzie, za dzisiejsze spotkanie. Wam również. Na ostatnie 30 sekund zarekomendujemy wam parę materiałów z naszych kanałów i gorąco pozdrawiamy. Przyzywamy wstawiennictwa Piwo i Warka i widzimy się równo za tydzień w kolejną niedzielę o 20:30. Czołem! Cześć!